Zastanawiałeś się kiedyś nad swoją pamięcią? Ile rzeczy w niej pozostaje? Co i jak zapisujesz, żeby z tobą pozostało? Wszystkie hasła, wydarzenia, rzeczy, które wydają się ważne. A co z miastem? Czy ono też ma swoją pamięć? Swoje zapamiętanie? Wspomnienia? Czy wszystko, co ważne, zostało zapisane w pomnikach, nazwach ulic, tablicach? A może pamięć obejmuje tylko część heroiczną? Może to, co ważne, czeka dopiero na usłyszenie i upamiętnienie? Chodź ze mną. Poszukajmy opowieści. Opowieści o fabryce, której powstanie zmieniło to miasto na zawsze. A na początek wszystko to, co musicie wiedzieć, żeby zrozumieć tę opowieść. Decyzja o powstaniu Wielkopolskich Zakładów Obuwniczych Polania zapadła w 1967 roku jako odpowiedź na wysokie bezrobocie kobiet w regionie. Pierwszy raz dla produkcji Bramy otwarto 2 stycznia 1972 roku, ale dopiero po czasie uzyskano pełną moc zakładu. Polania to zakłady zatrudniające największą ilość osób na terenie Gniezna. W najlepszym momencie zatrudnionych było ponad 4000 osób, a produkcja wynosiła około 4 milionów par butów rocznie. Dla potrzeb zakładu wybudowano nowe osiedle Winiary, w którym miało zamieszkać 20 tysięcy mieszkańców, co stanowiło prawie 1/3 obecnej ludności miasta. Powstała też przyzakładowa branżowa szkoła i dom kultury. Przemiany ustrojowe to początek końca zakładu, ponieważ utrata rynku wschodniego i brak przebicia się na zachodnie rynki w kapitalistycznej rzeczywistości rozpoczęła masowe zwolnienia. Ostatecznie ogłoszenie upadłości nastąpiło w 2002 roku, a budynki zostały sprzedane prywatnym właścicielom. Pamięć czasów świetności zakładu została zapisana na zdjęciach i kasetach VHS. Mógłbyś mi opowiedzieć całą historię? Ale czy wtedy nie popadniemy w nostalgię? A nostalgia jest siłą, która pamięć zamienia w uczucie zacierające właściwy obraz. Dawniej, żeby utrzymać jakieś wspomnienie przy życiu, trzeba było opowiadać je tak długo, aż kolejne pokolenia zapamiętają. Chcesz? Posłuchajmy razem, co zostało zapamiętane z Polanii. Ja w zakładzie obuwia pracowałam ponad 20 lat. Mając 16 lat poszłam do szkoły zawodowej, obuwniczej. Po ukończeniu szkoły zawodowej uczęszczałam do technikum obuwniczego dla pracujących. To był system nauczania dwuzmianowy. Na jednej zmianie chodziłam do pracy, na drugą zmianę do szkoły i odwrotnie. Po skończeniu szkoły podstawowej rozpoczęłam naukę w zasadniczej szkole zawodowej. Po skończeniu, tutaj może jest nawet i dokument, który Państwu mogę pokazać i koleżankom i kolegom. Było to przecięcie wstęgi, bo to była pierwszy rocznik, który rozpoczął naukę w nowym, wybudowanym budynku szkolnym przy fabryce naszej obuwia. Także tutaj wszystkie koleżanki z klasy stoją i to jest takie piękne zdjęcie, które możemy, które będziemy zawsze pamiętali, że takie coś miało miejsce w naszym Gnieźnie. Bardzo mile wspominam ten okres czasu. Zdobyłam wtedy bardzo duże doświadczenie jako młoda dziewczyna. Nauczyłam się bardzo wiele rzeczy i na swojej drodze spotkałam bardzo dużo ciekawych ludzi. W zakładach obuwniczych pracowała również moja rodzina. Pracowała mama, brat, siostra. Tam też poznałam swojego męża. Także jest to dla mnie okres wspaniały, bo to jest okres mojej młodości. Po skończeniu technikum rozpoczęłam pracę jako, awansowałam, można powiedzieć, od razu na instruktora produkcji. Po awansie na instruktora awansowałam na brygadzistę i z brygadzisty na mistrza. Z tą pracę
wspominam bardzo mile. Był to kontakt bardzo dobry z ludźmi, bo mój oddział to był oddziałem szwalniczym, gdzie pracowały przeważnie same kobiety. Do tej pory utrzymujemy kontakt z koleżeństwem, robimy cykliczne spotkania. Tu nawet mam takie zdjęcie z takich spotkań. Robimy te spotkania co 10 lat, w tej chwili robimy co 5. Teraz postanowiliśmy, że będziemy robić częściej, bo życie nam tak bardzo szybko ucieka, więc musimy to gonić, żeby nie przegapić jakiejś tam takiej czy innej sytuacji. Gdyby ten film był o hucie, mógłbyś pokazać iskry topionej stali. Gdyby był o kopalni, mógłbyś pokazać mężczyzn umazanych pyłem, walczących z wydobyciem. Byłby jakiś efekt, w kadrze coś by się działo. Albo gdyby zakłady były opuszczonymi budynkami bez właściciela, mógłbyś chociaż pokazać jakąś urbexowską przygodę. A tak szukasz ludzi, ich wspomnień lub tych, którzy by mogli te wspomnienia w jakiś sposób odtworzyć. Może chociaż zdjęcia sprawią, że zobaczymy to, czego już tak naprawdę nie ma. Mój romans z zakładami obuwia w Gnieźnie rozpoczął się w 1971 roku, kiedy to podjąłem naukę przy zakładowej zasadniczej szkole skórzanej. Kończywszy ją, zacząłem pracować na tak zwanej produkcji. Byłem ciekierem pięty na montażu, później zostałem brygadzistą. W międzyczasie zająłem się animowaniem ruchu fotograficznego w Polanii. Powstało najpierw kółko fotograficzne, później fotoklub Format. Fotografowałem dla gazety zakładowej Głos Załogi. A więc oprócz tych działań czysto produkcyjnych również zacząłem się zajmować troszeczkę działalnością kulturalną i to spowodowało, że w 1986 roku zostałem zaproszony do prowadzenia Zakładowego Domu Kultury. Podjąłem się tej roli i byłem kierownikiem do końca istnienia Domu Kultury w 1991 roku, jak dobrze pamiętam. W 2020 roku zacząłem pracować nad archiwum Janusza Chlasty. To znajdując w tym archiwum mnóstwo zdjęć dotyczących właśnie zakładów Polania, pomyślałem sobie, że właśnie tutaj jest idealne miejsce na to, żeby zorganizować wystawę. To będzie, podejrzewam, duża gratka dla wszystkich byłych pracowników Polanii, bowiem na wielu fotografiach odszukają swoje postacie, swoje osoby. Wiele sytuacji im się przypomni, wiele rzeczy się odświeży. Kiedy zakłady Polania upadły, wydawało mi się, że to jest idealne miejsce, żeby w tych obiektach powstało coś w rodzaju, nie wiem, izby pamięci po tych zakładach, bądź nawet może muzeum tej firmy, dlatego że jak pamięcią sięgam, jednym z ważnych elementów wystroju wnętrza była tak zwana sala tradycji, w której mieściło się mnóstwo pamiątek z historii zakładu. Jestem ciekaw, co się z tymi pamiątkami działo. Tam były i puchary, i dyplomy, i różne zdjęcia, i fotografie. No, pomijając te fakt, że nie wiem, co się z tym stało, to jednak przez to, że jest tyle zdjęć z tego okresu, to wydaje mi się, że może warto, aby tutaj młodzi historycy podjęli się tego tematu, opracowali jakoś kompleksowo historię tych zakładów, bowiem z jednej strony trzeba to zrobić, póki jeszcze są ludzie pamiętający tą historię, a z drugiej strony po prostu te materiały, które są w tej chwili, chociażby mówię o zdjęciach, o fotografiach Janusza Chlasty, ale również nie tylko, również moich, również Zdzisława Stoltmana, który fotografował dla gazety zakładowej Głos Załogi, że może warto ten cały materiał jakoś kompleksowo opracować i taką monografię tego największego przecież przemysłowego zakładu Gniezna pozostawić dla przyszłych pokoleń. Wspomnienia od powtarzania zacierają się jak taśma magnetyczna. Czas sprawia, że dźwięk zanika, ale taśmy, tak jak wspomnienia, można kopiować i przekazywać dalej. Zobacz, jak pamięć utrwala się dzięki kolejnym pokoleniom.
Właściwie gnieźnieninem stałem się z powodu fabryki obuwia Polania. To znaczy mój tata, Eryk Kuszczak, jako znany w Polsce projektant, osoba, która zbudowała prestiż powojenny fabryki obuwia w Chełmku, został, mówiąc tak kolokwialnie, ściągnięty do Gniezna, by poprowadzić oddział projektowy w zakładach Polania i zapewnić tym samym wysokiej jakości produkcji. W zjednoczeniu przemysłu lekkiego w Łodzi znano Eryka Kuszczaka, wiedziano, kim on jest, i dlatego dyrekcja zakładów, nowo powstałych zakładów Polania, zwróciło się do jednego z najlepszych fachowców, projektantów w Polsce, aby przyjechał razem z rodziną do Gniezna i po prostu ustawił produkcję w zakładach Polania. Mój tata był po prostu artystą, nie angażował się politycznie. I to było też niesamowite, że jako człowiek, który w tamtych czasach mówiło się o takich bezpartyjny, był delegowany na różnego rodzaju zagraniczne wyjazdy, które miały na celu zapewnienie wysokiej jakości produkcji. Po prostu. Mój ojciec jeździł na targi do Niemiec, do Włoch, do Francji, na targi przemysłu lekkiego. Musiał po prostu wiedzieć, co dzieje się w Europie Zachodniej, żeby ta produkcja, która powstawała w Polsce, była po prostu dobrej jakości, stanowiła konkurencję, no ale przede wszystkim te buty produkowane w Polsce miały być tak zrobione i tak zaprojektowane, tak wyglądać, żeby kobiety, mężczyźni na Zachodzie po prostu chcieli w tym chodzić, żeby to było eleganckie, żeby to było dobre, żeby to było jakościowe. Ale w drugiej połowie lat 70. nagle się okazało, że mój tata przestaje być kierownikiem działu projektowego w zakładach Polania. Ja pamiętam z dzieciństwa, że skutkiem miał być donos, taki zrobiony anonim, że mój tata słucha Wolnej Europy, że jest w ogóle nieprawomyślny. No a Eryk Kuszczak w momencie, kiedy czuł się naprawdę bardzo dobrym fachowcem i stwierdził, że jeżeli przestaje kierować działem projektowym w fabryce, no to tą fabrykę opuści. Także z jednej strony fabryka Polania była takim motorem mojego pojawienia się w Gnieźnie, z drugiej strony ta historia jakby końca pracy mojego taty w zakładach Polania, no była taka dla niego przede wszystkim, ale i dla całej rodziny przykra. A co gdyby pamięci nadać formę, która mogłaby z nami zostać? Coś bardziej chwytliwego, jak piosenka, która odtwarzana wielokrotnie utrwala się i zapisuje w naszej pamięci. No, jeżeli chodzi o pytanie, czy muzyka jest właściwym medium do tego, żeby upamiętniać też takie rzeczy, jak na przykład zakład Polania, myślę, że jak najbardziej. To znaczy niebezpieczeństwo jakiejś takiej żenady i cringe'u oczywiście występuje, jak zawsze, jak przy każdym praktycznie przedsięwzięciu jakimś tam twórczym czy artystycznym. Ale myślę, że w tym przypadku jak najbardziej jest potencjał. No to jadę w kupionym na poznańskiej samochodzie. Trochę stuka, trochę puka mi na dworze.
Boże, kilka osób, kilka marzeń, kilka wspomnień. Tylko wszystko, wydaje mi się, że ogólnie w twórczości bardziej chodzi o pytanie, jak to się zrobi, niż co się robi, albo może bardziej o czym. I akurat sam dość sporo grzebałem, tak wyszło przez przypadek trochę, że dość dużo grzebałem i grzebię dalej w jakichś takich lokalnych tematach i uważam je za bardzo ciekawe i dlatego, że są też tak blisko, są jakoś na wyciągnięcie ręki, je się czuje, je się gdzieś tam dotyka, to są rzeczy nam bliskie. Może życie otworzy mi nie tylko gnieźnieńskie drzwi, ale dziś chciałbym mieć tu chill, dziś katedrarchi, wspominam chwil, kilka spoko. Oczywiście w przypadku zakładu, który już nie istnieje, ja nie miałem bezpośredniej takiej łączności z tym, natomiast gdyby ktoś przyszedł i zaproponował mi na przykład stworzenie takiego utworu, takiej piosenki, no to pojawia się uniwersalna odpowiedź, to zależy, bo najgorsze, co może być, to tworzenie albo próba stworzenia jakiegoś rodzaju laurki. To jest może oczywista oczywistość, ale jeżeli ktoś chce coś upamiętniać, to często mamy tendencję do tego, żeby to robić w sposób wychwalający. Gniezno Gród, siedem wzgórz, rapów brud i pierwszy punkt to pierwsze i to ostatnie solo. Mam nadzieję, dziś na scenie twój szczun, ege szege poszaleje. Wydaje mi się, że w takiej lokalnej historii też chodzi o to, żeby szukać jakichś pęknięć, jakichś ciekawych brudów, niedoskonałości. Trochę mam taką intuicję, że gdzieś stworzenie spoken wordu, jakiejś poezji mówionej, jakiejś instalacji multimedialnej byłoby może właściwsze, bo bardzo często jakby ludzie, jak nie mają pomysłu, co zrobić, to mówią, robimy rapowy kawałek o czymś i tutaj zagrożenie, powiem szczerze, wtopy i żenady jest spore niestety, ale to tak naprawdę bardzo zależy, bo gdzieś to, co mi przychodzi teraz tak ad hoc, to jest to, że może być bardzo ciekawa na przykład historia takiego zakładu opowiedziana z perspektywy na przykład jednego człowieka, jakiegoś takiego tego tak zwanego storytellingu, jakiegoś takiej kawałka rapowego, który jest narracją, który opowiada o dniu pracy, co się dzieje, jak go doświadczałem. Oczywiście to wymaga też jakiegoś rozpoznania, trochę poczytania, może rozmów z tymi ludźmi, żeby mieć materiał, z którego można utkać jakąś ciekawą historię. I w tym sensie, szczególnie w polskim kontekście lat 90. rapu i początku lat 2000, gdzie ten rap był taki bardzo true i uliczny i raczej opiewał różnego rodzaju też bolączki związane z, nie wiem, transformacją ustrojową i takim szeroko pojętym życiem i problemami na ulicy, no to wydaje mi się, że taki robotniczy klimat, robotnicza tematyka też mogłaby się nadawać, tylko to by trzeba naprawdę zrobić ze smakiem i jakoś mądrze i po prostu, żeby ta, jak to ktoś kiedyś powiedział, że ta muzyka była dobra, nie? Wróćmy jeszcze na chwilę do opowieści. Przecież chcesz zrobić film o pamięci. Słuchanie ma utrwalać pamięć i pomagać uporządkować rzeczy w głowie. Ogólnie całe obuwie składało się z czterech podstawowych oddziałów. Manipulacji, z której się pobierało wykrój na szwalnie. Na szwalni szyło się cholewki. Montaż pobierał te cholewki i montował, a opracowanie to było działem takim, którym i zakładki, i podeszwy się opracowywało, a montaż to wszystko scalał w jedno i wychodził gotowy produkt, czyli takie buciki jak te, które mam na nogach. Zakład obuwniczy był molochem, był jednym z największych zakładów, nie wiem czy nie we Wielkopolsce, ale w Gnieźnie na pewno. W dobrych czasach w zakładach obuwia pracowało ponad 4,5 tysiąca osób. Więc był to, na tamte czasy był bardzo nowoczesny to zakład, było bardzo dużo różnych działów, mieliśmy zaplecze, to znaczy się była stołówka, były takie zaplecza kulturalne, tam były różne bodajże fotograficzne takie sekcje, była też sekcja jeździecka, konna, która nazywa się Dragon. A propos, organizatorem tej sekcji Dragon była też moja siostra właśnie. Ta sekcja jeździecka do tej pory wiem, że jeszcze tam działa. No jest to jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia, ponieważ jest to była pierwsza praca i ostatnia. I możemy sobie dużo powspominać, ponieważ kontakt z koleżankami,
z którymi chodziłam do szkoły, do technikum czy do zawodowej szkoły, mamy do dzisiaj. Tak jak już moja koleżanka Jadwiga Jones wspominała, spotykamy się co miesiąc regularnie, chodzimy na basen. I mamy kontakty telefoniczne, mamy, można powiedzieć, w tym samym wieku dzieci. No życie po pracy na ogół to spotkałyśmy się z koleżankami. Wiadomo, że jak był 15, to dostawaliśmy pensję i wtedy wszystkie lokale w Gnieźnie były zawalone pracownikami WZO. Wszyscy wiedzieli, że to właśnie jest okres wypłaty. No spotykaliśmy się. Co tam? A, były obozy organizowane dla młodzieży, obozy ZMS-owskie i też w tych obozach brałam udział, fajne obozy do Przyjezierza, pamiętam, do Rudna. Bardzo mile też wspominam te czasy, bo tam na tych obozach było przepięknie, były spływy kajakarskie. Tam też można było dużo ciekawych ludzi poznać. To od książek oczekuje się, że będą nośnikiem pamięci. To, co w nich zapisane, miało tam pozostać na wieki. Czy zatem powstanie książki o winiarach utrwali to, co się tam wydarzyło? Czy dalsze prace z pamięcią przestaną mieć sens? Chodźmy do archiwum, gdzie narodził się pomysł pisania tej historii. Gnieźnieński oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu od momentu powstania specjalizował się w pracy edukacyjnej i popularyzatorskiej. W zakres tej działalności zaliczaliśmy również działalność naukową. Powstawały różnego rodzaju artykuły i publikacje związane głównie z historią regionu. W 2021 roku zaplanowaliśmy z koleżanką, współautorką publikacji Grażyną Tyrchan przygotowanie materiału na temat wielkopolskich zakładów obuwia Polania, ponieważ w tym roku obchodzono 50-lecie rozpoczęcia działalności produkcyjnej zakładu. A ponieważ Polania była takim kołem zamachowym powstania osiedla Winiary, całej budowanej od zera północnej części miasta Gniezna, czyli dzielnicy Winiary, to zatytułowaliśmy tą niewielką publikację Dzieje osiedla Winiary w Gnieźnie, po to, żeby podkreślić, że to właśnie chodzi o całe osiedle, nie tylko o zakład pracy. Jest to publikacja poświęcona dziejom osiedla. To nie jest historia Winiar, czy historia wsi Winiary, bo ta jest dopiero do napisania, a historia zakładów stanowi część historii tego osiedla. Chcieliśmy przypomnieć gnieźnianom okoliczności powstania, budowy zakładów, rozpoczęcia produkcji, równocześnie toczącej się budowy bloków mieszkalnych, szkół, przedszkoli, całej infrastruktury, aż do momentu, kiedy zakład został zlikwidowany w latach 90. przy różnych perturbacjach, jakie w tym czasie miały miejsce. Mamy nadzieję, że dość duże zainteresowanie, z jakim się ona spotkała. Z jednej strony przypomni gnieźnianom ten miniony okres sprzed 50 lat, a z drugiej dzieciom lub już nawet wnukom dawnych pracowników zakładów obuwia pozwoli poznać ten okres, kiedy ich rodzice czy dziadkowie rozpoczynali tu w Gnieźnie swoją działalność, swoje życie na winiarach. A więc zrobiłeś ten film. Wyciągnąłeś osoby, wspomnienia. Zapytałeś, co dalej z pamięcią? Jaki efekt ma przynieść ten film? I kogo przekonać o sprawie? Thank you.
Dobra, bo jednak nie będę mówić.